Witam Was gorąco i serdecznie na moim kanale 4Wheels by David. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować nożyce do cięcia blachy Parkside'a z Lidla. Jesteście zainteresowani? To zapraszam do oglądania. Są to nożyce Parkside'a 200x230V z kablem, tak. Silnik o mocy 530 W. Szerokość cięcia to jest 5 mm, grubość blachy, którą możemy przeciąć, to jest 2,5 mm w aluminium, 1,6 w stali. Tak? Przejdziemy teraz do testu, pokażę Wam, jak one działają w praktyce. Tak więc przechodzimy do naszego testu. Jest to blacha 0,8 mm. Tak. Włączamy nasze nożyce, zrobię takiego taką fikuśną linię, zobaczymy jak to działa z fikuśnymi liniami. Zrobiłem taką fikuśną linię. Krawędzie nie są za ostre, tak, nie są powyginane, krawędzie bardzo ładnie ścina. Także teraz zrobię prostą linię. Postaram się zrobić prostą. Też bardzo ładnie ścina, tak. Teraz postaram się zrobić taki półksiężyc, żeby Wam pokazać. Tak. Bardzo ładnie tną, bardzo ostre. Jedyny mankament tego typu nożyc to jest te skrawki metalu, co zostają, tak? Te skrawki metalu pozostają i to są bardzo takie trochę uciążliwe, ale na pewno te nożyce idą gładko, nie idą tak jak zwykłe nożyce, że trzeba blachę ustawiać, próbować góra, dół czy coś takiego. Te po prostu idą w linii prostej czy zakrzywionej bez najmniejszego problemu. Mam teraz kawałek takiej grubszej blachy, tutaj możecie zauważyć, nie wiem czy będzie widać różnicę, no widać różnicę, nie? Ta jest 0,8, ta jest półtorówka. Utnę kawałek tej tutaj półtorówki, żeby Wam pokazać, jak sobie radzić z taką grubszą blachą, tak? Bez najmniejszego problemu zrównałem tutaj krawędź. Może wytnę tutaj kawałek, żeby Wam pokazać. Taki fikuśny bardziej. I wycięłem tak trochę po łuku, żeby Wam pokazać, ale radzi sobie bez najmniejszego problemu. Krawędzie też są gładkie, nie są zadarte takie, nie? Bym powiedział. Także jak najbardziej, jak dla mnie, ja tego nie używam profesjonalnie, ja to używam raz kiedyś, ale jak dla mnie 5 plus bym powiedział za tą cenę. I tutaj może jeszcze ostatnie cięcie w linii prostej, tak zrobię, żeby Wam pokazać tej grubej blachy, tak? Idzie bez problemu. A więc podsumowując, myślę, że za 150 zł nic lepszego z 3-letnią gwarancją nie dostaniecie. Podzielcie się ze mną w komentarzu, jakich Wy nożyc do blachy używacie, czy zajmujecie się tym profesjonalnie, czy też nie. To tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, abyście byli na bieżąco. Dzięki, na razie, cześć, do następnego razu. Cześć!